Witam wszystkich w kolejnym odcinku poradnika. Dzisiaj zajmiemy się odnajdywaniem rzeczy, które pozostawiłem wcześniej. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, przed walką z Nito, aby zebrać sobie, już wam pokazuję, które przedmioty, zanim z nim w ogóle zawalczymy. Chodzi o oko śmierci. Potrzebujemy 10 takich oczu, żeby dostać od niego drugi czar. Potrzebujemy 10 pamiątek odwetu i potrzebujemy aż 60 człowieczeństw. Jest to konieczne, ponieważ dzięki temu zdobędziemy po pierwsze 2 cuda, 3 w sumie cuda, piromancję. I cóż to tam jeszcze? Aha, i miecz. Miecz, który również jest konieczny do tego, żeby mieć wszystko na 100%. Człowieczeństwa wiecie, gdzie farmić. Tam w dodatku na tych duszkach mamy bezpośrednie ognisko do tego miejsca. Więc myślę, że to nie jest jakiś problem, żeby sobie akurat 60 ich znaleźć. Teraz idziemy Doliną Smoków. Tam na wprost był cały zestaw Beatrice, łącznie z Kosturem. Tu za chwilę zawalczymy ze smokiem. Nie jest to wymagający przeciwnik, ponieważ z nim już walczyliśmy w malowanym świecie, w tym z obrazu. Najgorsze są jego ataki. A myślę, że nawet nie będzie miał czasu. No, jest po spoko. Ten miecz również jest wymagany, ta tarcza też. Tu chodzi o trofeum, żeby zdobyć wszystkie bronie. Tarcze się wliczają do broni. Potrzebujemy też broni stworzonych za pomocą dusz bossów. Także będzie trzeba jeszcze raz grę przejść. Niestety zdobyć wszystkie akurat dusze. Tym bardziej, że one są potrzebne podwójnie. Można też używać włóczni dusz. Za chwilę zaczniemy ich używać. Dopiero na tych, na których tam zabraknie nam akurat włóczni dusz, to będziemy używać zwykłych czarów. Tutaj nic nie ma. Na moście jest jeden przedmiot, tam u góry jest drugi przedmiot. Mamy tarczę. Uważajcie, bo one też potrafią zrzucić. Thank you.
największy problem jest trafienie czegokolwiek w tej akurat części Dark Souls. Tak jak mówiłem, tutaj jest ostatni przedmiot do zebrania. Tam później wejdziemy do... tak jakbyśmy wracali do Czterech Króli. Oczywiście byliśmy już tam wcześniej. Nie musimy tam iść. Dobra, tutaj mamy wszystko już ogarnięte. Teraz pokażę wam, gdzie możemy zdobyć kolejne bronie. Będziemy tam jednak potrzebować dość dużo dusz. Polecam więc albo skonsumować to, co mamy, albo nafarmić. Zmieniamy przymierze. Naleśnego łowcy. I teleportujemy się do Córy Chaosu. Nadal nie zabijamy tej Córy Chaosu. Musimy jej wręczyć 30 tych człowieczeństw, żeby dostać piromancję. Dopiero wtedy będziemy mogli ją zabić i uzyskać duszę Strażniczki Ognia. Tam mamy jeszcze jeden przedmiot do zebrania. No tutaj zostaje po którymś z bossów. Z bossów albo NPC-ów, których zabiliśmy. Teraz, jeżeli chcemy dostać jedną piromancję, której w normalny sposób nie jesteśmy w stanie zdobyć, to będziemy musieli zrobić tak, żeby nasza głowa zmieniła w ogóle wygląd. Pokażę wam, jak to zrobić. A później pójdziemy do tego sklepikarza. Musimy dać się zaatakować tym właśnie wariatom agresywnym. O, tu już idzie taki. Teraz wystarczy trochę poczekać, aż nam się ten łeb zmieni. Już naprawdę nie pamiętam, ile to trzeba czekać, żeby ta głowa się zmieniła. Będziemy potrzebować też żołędzi. Gdzieś tu je miałem. Okej. Oh.
pewności jeszcze zdejmę koronę. Nie wiem również, czy muszę być człowiekiem, czy też nie. Jeszcze raz dam się mu złapać parę razy. Zobaczę jeszcze tego. Nie pamiętam, który mnie dokładnie złapał. Dobra, dałem się im połapać. Teraz będziemy czekać. Za chwilę do was wrócę, jak tylko mi się zmieni ta głowa. Dobra, zmieniła mu się głowa. Widzicie? Postać po prostu będzie się drapała co jakiś czas, aż w końcu łeb się zmieni. Teraz trzeba z tym zagadać. Dostaniemy właśnie jeden żołądź. I będziemy mogli od niego kupić w końcu toksyczną mgłę za 25 tysięcy. Dobra. Ja akurat na razie piromancji nie zbieram, ale kupię tak żeby mieć. Teraz używamy żołędzia i tyle. Więc tak, to już mamy. Kolejnym krokiem byłoby poświęcenie wszystkich człowieczeństw i tak by o jeden zabrakło. A więc trzeba by było coś tam trochę nafarmić. Dobra, idziemy właśnie do tego sprzedawcy, o którym mówiłem wcześniej. Ja sobie założę jeszcze koronę. Warunkiem, żeby nam się pojawił akurat ten tutaj sprzedawca, będzie porozmawianie z nim w lesie, tam gdzie mówiłem, żeby najpierw dołączyć do ich przymierza. A następnie, będąc w tym przymierzu, spotkamy go tutaj, tam gdzie jest winda na kole. Jeśli go nie będzie, to znaczy, że nie porozmawialiśmy z nim wcześniej w lesie. Ja z tego co pamiętam, to rozmawiałem z nim. Zaraz się przekonamy.
Aj, mogłem jednak wcześniej zmienić pierścień. Nie zakładać tego pierścienia przychylności już teraz. Jeśli chodzi o naszego piromantę, który zniknął, z którym tutaj walczyliśmy, to wiemy już, co się z nim stało. W pewnym momencie, jak zdobywamy mroczną piromancję, on się pyta, skąd my mamy taką fajną piromancję. My, jeżeli odpowiemy mu, skąd ją mamy, on po prostu znika i idzie do tej krainy, żeby też szukać tej piromancji. Jak ją znajdzie, oszaleje. Więc najlepiej mu w ogóle nie mówić, albo najpierw od niego wszystko wykupić. Dobra, tutaj mamy pierwszego z lasu. A tu jest nasz kupiec, sprzedawca. Możemy się u niego gestu nauczyć. I jak widzicie, musimy kupić wszystko, bo nie mamy praktycznie nic. Mamy tylko te dwa miecze. Trzy. On sprzedaje też pierścień. Uważam, że jest nieprzydatny. Chyba, że bardzo dużo czarujemy i nie chcemy, żeby nam broń padła. Ewentualnie używamy tego ataku specjalnego naszej broni. Myślę, że to jeszcze będzie za mało, ale kupimy chociaż niektóre. Tak, ten miecz jest wymagany, ten jest wymagany. Tego mamy, katana, kolejna katana, pazury, włócznia demona. Okej, to jeszcze kilka tysięcy i będzie. Mamy wszystkie bronie od niego. Teraz jakbyśmy jej... Gdzie ono tu jest? Tu jest. Jakbyśmy jej poświęcili 30 człowieczeństw. Wchodząc najpierw do przymierza i tak dalej, będziemy mogli ją zabić i uzyskać duszę strażniczki ognia. Oczywiście on się od razu staje też agresywny w stosunku do nas. Mi akurat nie jest to potrzebne, ponieważ dość ostro mnie leczy ta fiolka, którą mam. Nie mam aż tyle życia, co większość wojowników. Dobra, te rzeczy mamy. Co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało? Spróbujemy wejść w głębiny. Tam w głębinach jest pewien sklepikarz, który sprzedaje zbroje po pokonanych bossach. Pokażę wam tylko, gdzie on siedzi. W sumie i tak powinniście pamiętać. To było tu? Tak, to było tu. Pamiętacie, szczury. Tutaj też walczyliśmy z bossem. O! Nie no, ładnie. Wszystko chyba tutaj będziemy mieć na jeden strzał. Ha! Jeszcze dałem się złapać.
No ale obrażenia tak niskie, że nie ma co się martwić. O, jest i szczurek. Gdzie to nasz sklepik kosz? W sumie to powinien tutaj siedzieć. Skoro nie siedzi, no to znowu coś za późno do niego przyszedłem. Albo nie wykonałem jego questu. Dobra, w każdym razie ten gość sprzedaje bronię i to. Przepraszam, zbroję i to dość ciekawe. Nie jest to jednak wymagane do 100%, no do platyny. Dobra, zostanie nam jeszcze czar, o którym zapomniałem. I spróbujemy też dołączyć do przymierza. Teraz nie powinno być to problemem, ponieważ pomogłem kilkukrotnie innym graczom, w tym właśnie mnichowi. Już bez problemu powinienem dołączyć do tego przymierza. Tak. To jest ostatnie przymierze, do jakiego powinniśmy dołączyć. Jak poświęcimy u niego 10 słonecznych medali, będziemy mogli uzyskać kolejny czar. Ja mam niestety tylko 5. Uzyskamy ten czar, później poświęcimy tutaj duszę bossa ostatniego. I uzyskamy w ten sposób kolejny czar, kolejny cud, przepraszam, bo to są cuda. Poza tym za duszę ostatniego bossa będziemy też musieli zrobić broń. Miecz dwuręczny. Więc przyjdzie nam po prostu dojść do New Game plus 2. Żeby tutaj się znaleźć. Ok. Mamy już to. Idziemy teraz. Zaraz zobaczymy. Pan Orlando, nie? Coś mi umyka. Albo po prostu nie mam tam ogniska. Tak, chyba tam nie można się teleportować. Musimy też mieć wszystkie cuda od niego, pamiętajcie. Ja sobie aż kupię te cuda.
Idziemy do fortecy Sena, czyli miejsca, którego nie lubię. Tam akurat zostawiłem czar, którego potrzebuję, żeby mieć wszystkie czary. Cóż, siądziemy tutaj do ogniska. Pójdziemy tam do... się w tamto miejsce. Oczywiście nie trafiłem, bo jak żeby inaczej. Dobra, ale teraz mamy tak potężne czary, że jeżeli nie kryją się za tarczą, to powinniśmy im dość sporo zabierać. O, 370. To już jest znośnie. W tej lokacji będziemy dość długo teraz, ponieważ będziemy też musieli tutaj zeskoczyć na dół. Tu mamy dwa przedmioty. Widzicie, ten jeden na wprost, drugi jest tam na dole. Zdobędziemy wszystkie z tych przedmiotów. O! Akurat tego nie chciałem robić, ponieważ zaraz zginę. Tak jak mówiłem wcześniej, one stają się potężniejsze za każdym jednym zgonem. Dobra, tu się spotykamy w kolejnym odcinku. Będziemy dalej eksplorować tą krainę. Pozabijamy resztę. Jeszcze i tak będziemy musieli wskoczyć tam do samej góry. Także na razie.